Witam serdecznie. 10 stycznia 2024 rok. Trochę zimno, słońce za nami, już coraz dłuższy dzień, co najważniejsze. No a ja z pieskiem na spacerze i też przed jutrzejszym dniem, no, jutrzejszy dzień, czyli now. Jeden z najważniejszych nowiów w naszej historii. Również dlatego, że te wszystkie rzeczy, które się dzieją, te, które się tworzą, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, najważniejszej, że wszystko, co przed nowiem, zamykamy, czyli likwidujemy. To wszystko to jest nieprawda, to wszystko jest działaniem dosyć dziwnym. I te wszystkie rzeczy muszą się zakończyć w jakimś systemie. Działania, które odbywają się dokładnie w nowiu, są działaniami trwałymi i bardzo długo pozostają w rzeczywistości. Now jest koniunkcją Słońca z Księżycem, czy można by było powiedzieć takim zaćmieniem historii, kiedy pełnia odzwierciedla, ujawnia te wszystkie historie, które były. Trzeba brać pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że każda pełnia ma swoje rygory, ale now ma swoje reżimy. I jeżeli jest reżim, to ten reżim musi być tak zaplanowany, jak są zaplanowane planety. I jeszcze jedna rzecz, że muszą wypłynąć wszystkie rzeczy, które są związane z tą rzeczywistością, jaką my tworzymy, a nie tworzy świat zewnętrzny, czyli dokładnie człowiek. Człowiek jest tylko mechanizmem, w którym, przepraszam, że ja tak bujam, ale po prostu idę tutaj z suczką, no i suczka ma swoje wybryki, swoje pomysły, a nie za bardzo chce słuchać mojej wypowiedzi, bo i tak interesuje wszystko to, co akurat nas nie, a najbardziej ślady gdzieś tam w trawie. I to jest dla niej literatura piękna. Nazwijmy to tak. O, właśnie w tej chwili zachowuje się w ten sposób, że przygląda się i co tu, gdzie tu, jak tu. O, no i obrót o 180 stopni. O 180 stopni, no i mamy efekt. Teraz wróćmy do mojej wypowiedzi. Jeżeli mamy w tej chwili właśnie tą historię, ta, która jest taką dziwną historią, bo jednak trzeba przyznać, że konstytucja jest konstytucją i zarówno jak i jedna strona, tak i druga strona ma dużo do zarzucenia sobie, ponieważ tylko trzeba brać pod uwagę, że jest to konstytucja ta, która jest. Jest konstytucją, chyba najgorszą konstytucją, jaka była kiedykolwiek w Polsce, jeżeli ułatwia takie działanie. Wiem, że to można nazwać dokładnie tak, bardzo często opowiadają prawnicy, że to jest przez profesora Falandysza ta historia stworzona, ale jedna rzecz, która jest najważniejszą rzeczą, że to wszystko, co się dzieje, jest szarpie mnie strasznie, a to jest kawał pieska, jakby nie było. W dodatku bawiła się patyczkiem. I tutaj manipulacja
tymi wiadomościami, które nas najbardziej interesują i nas najbardziej krępują w założeniu. I to, że tutaj, no, jakby nie było, jest w pewnym sensie przez jedną stronę, jak i drugą stronę naginane możliwości do pęknięcia cięciwy. No i cięciwa w tej chwili właśnie jest tak napięta, że stajemy się klakierami jednej lub drugiej opcji, co najbardziej się opłaca, no jednak zewnętrzu, ponieważ zewnętrze lubi show. No i może przytakiwać jednym, a przytupywać drugim postaciom. I musimy się nauczyć tej realnej historii, która daje nam... Ja tutaj przepraszam, ale muszę uważać bardzo, bo ona się tutaj dosłownie... O, tak to wygląda właśnie, że tutaj przygląda się i tam nie wiadomo gdzie. Tam nie ma piesków, tylko tam kiedyś tam daleko bawiła się i pamięta po prostu. I właśnie w tamtym kierunku podąża. Tam chyba usiadły kruki albo nie wiem, czy to kruki, czy wrony. Już teraz to ja nie odróżniam tych stworzeń. Ale o co idzie? No przypomnijmy sobie Pegasusa chociażby, tak? Fantastyczny obiekt inwigilacji pod każdym względem i każdego z nas i kto go sprowadził i za czyje pieniądze. Teraz druga sprawa. I dla kogo to używane, po co to było używane? To jest cenzura. Cenzura, teraz ta druga cenzura, którą pamiętacie Wprost, czy to była jeszcze inna gazeta, wprowadzenie przez tą opcję, która dzisiaj jest i na pewno będzie coraz bardziej. Teraz z punktu mojego widzenia, to co się dzieje obecnie w przestrzeni typu YouTube, Facebook. Spróbujcie. Ja już dawno spróbowałem kiedyś rozmawiając tutaj w swoich filmikach o psach. I nie przepuszczono mi tego psa. Tylko dlatego, że coś tam i dlaczego tam. Dla niektórych jest to zdziwienie. Ja nie mówię tutaj głośno, bo boję się, że znowuż będę miał te same historie hamujące, które ciągle mam tutaj, mimo to, że Państwo świetnie wiedzą, że astrologia jest tak wielka, że ułatwia. I teraz najprościej i najkrócej mówiąc, chyba jednak doprowadzimy do tego, że będą wybory jeszcze raz. Tylko teraz, jeżeli popełniłem błędy, to będziemy tak jak we włoskim parlamencie co chwilę zmieniać układy i działania, co by było największym błędem, ponieważ najbardziej by się cieszyli opcje, które są, a powinniśmy wybrać autorytety. Te autorytety powinny teraz właśnie najbardziej wypłynąć na wierzch i wręcz otworzyć świadomość, kto nim jest, i absolutnie te opcje, które były, to znaczy te, które występowały jako w dawnych czasach, przypuśćmy, jako moi nauczyciele, no tam autorytetu bym nie szukał, chociaż były, ale te autorytety po prostu odeszły, tak jak odeszli wykładowcy na Uniwersytecie w Poznaniu. I to jest właśnie ten moment, że ciężko nam teraz będzie znaleźć te szlachetne oczy i te szlachetne dusze, które wprowadzają nas w ten
świat. Coś wam pokażę. Właśnie tak wygląda pozycja pilnująca. Nie wiem, co ona tam widzi. To widzi gdzieś z ponieważ harty widzą z odległości niebanalnej, ale ogromnej. I ten kąt widzenia jest 15 stopni, także ona widzi jak przez lornetkę. To ja absolutnie tam nie sięgam swoim wzrokiem. Ach, widzę faktycznie, jest z małym czarnym pieskiem, dlatego go teraz, o, jeszcze biały jest, bardzo daleko, zaraz pokażę Państwu, tam daleko, nie wiem, czy to widać, czy też nie widać, miejmy nadzieję, że tam chłopiec taki biegnie i właśnie z tymi pieskami i ona tutaj, no tak. A tutaj mamy cyrk numer 1, bo też weszły pieski. No i weszły takie duże pieski. Jakiś taki pseudo golden retriever. No i właśnie moja córka stwierdziła, że ona się nie będzie z takimi psami bawić. No i daje dula. Chodź, idziemy. Idziemy. A tam jest ten twój kolega, a to nie jest twój kolega. To nie jest twój kolega. Chodź. Chodź, idziemy. No tak, teraz będziemy mieć kłopoty z odciągnięciem. I właśnie to jest ten moment najbardziej niebezpieczny chodzenia z pieskiem, ponieważ musimy uciekać, ponieważ ona jest malutka jeszcze i te psy są dorosłe. Ona by mogła w zabawie po prostu uciec, a jestem, no nie chciałbym jej gonić. Nie jestem w stanie jej dogonić pod żadnym pozorem. No i tak jest, także mamy teraz bardzo interesujący czas, wyjątkowo interesujący czas. Jutro będę starał się w tym właśnie nowiu, opowiedzieć o tym nowiu, bo w tej chwili nie jestem, znaczy nie to, że nie jestem przygotowany, ale czas, nie lubię wyprzedzać czasu, dlatego, że czas może pokazać co innego, a wiemy, że szykują się bardzo dziwne sytuacje w związku z tym nowiem i bardzo dobrze, dlatego, że nów otwiera jakby nową epokę i to jest epoka, pamiętajmy o tym, że lada moment też wchodzi, Pluton zmienia znak i będzie starał się uregulować te wszystkie sprawy związane nie tyle z działalnością, co systematycznością historii, którą no po prostu zniszczono. I Pluton jest planetą zniszczenia wszystkiego i odbudowania jeszcze piękniejszego. I liczę na to, że Pluton dotknie prawdy i pozwoli wyrosnąć tej najpiękniejszej historii, jaką jest, oby tylko człowiek nie brał w tym udziału, bo teraz ktoś powie, no tak, ale autorytety to są ludzie. Zgoda. Tylko z tych autorytetów, które są lansowane, to są lansowane przez pewne kręgi. A tutaj mają być nie kręgi, tylko postacie. To, co zrobił Paderewski. Przecież Paderewski był Skorpionem. I Paderewski stworzył jedną z najlepszych grup, co tu ukrywać, parlamentarnych. I pamiętajmy jeszcze o jednym, że wówczas w tym kryzysie zafunkcjonował najwspanialszy rząd i prawo, które jest dzisiaj pogwałcone, ale jednak częściowo
zostało, to jest to prawo handlowe, jest częścią pozostałości po tym. I oprócz tego zarządzaniem kulturą, która jednak wówczas no poluje mi na ptaszki. Chodź tu. I to wszystko, co się dzieje, jest w pewnym sensie wyznacznikiem tego działania, które dla niektórych i w tej rzeczywistości jest żniwem, i to żniwo widzimy, że zostaje bardzo zniszczone i zostaje bardzo naruszone w sposób, nazwijmy to, nieprzyzwoity, bo kiedy jest możliwość stworzenia naprawdę prawdziwej tej świadomości, tego ruchu wolności i niepodległości właśnie Urana, tej uranicznej, tej, która będzie jednak trwać około 2000 lat, albo ponad 2000 lat, ponieważ nie wiemy jak długo, jest to świadomość człowieka spełnionego, tego wymarzonego, tego wymodlonego, tego, który jest właśnie w naturze każdego z nas. Tylko teraz, czy zdążymy przejąć to, co jest najważniejsze, to świadomość roztropności i zastanowienia się, na czym polega w założeniu wolność słowa i przede wszystkim umiejętności działania po prostu inaczej mózgu, konkretnie naszego układu, czyli tego Merkurego, tego układu nerwowego, który w tej chwili jest zaledwie w 15% naszego panowania nad tym, a moglibyśmy doprowadzić do 100%, oczywiście bez żadnych trudności, jeżeli tylko wystąpi rozsądek, myśl i wiedza, co jest najtrudniejszą rzeczą, naszych poczynaniach naukowych. Słuchajcie, kończę, dlatego że już muszę iść w kierunku wyznaczonym przez czas, a to tylko taka zajawka po to, żebyśmy mogli porozmawiać sobie, podyskutować na ten temat w przyszłości, bo wodnik jest tematem nieskończonym i wodnik jest tematem, który najprościej dla tych, którzy wierzą, że jest to temat właśnie tej wiary. I wiara jest wielopoziomowa, ale jest tylko wiarą, niczym więcej. I do zobaczenia.